Ciao tutti, benvenuti sul mio canale. Cześć, witam Was na moim kanale, witam Was z Włoch. Dzisiaj wybieramy się w góry i pokażę też Wam tutaj ogólnie, gdzie się zatrzymaliśmy, jak wygląda nasz dzień od samego rana. No, także zapraszam na dzień z nami we Włoszech. Tutaj jest miejscowość, w której się zatrzymaliśmy, nazywa się Moscio, chyba tak to się wymawia. I tutaj jest nasz domek. Więc mamy taki przepiękny widok. Jeżeli chodzi o region w ogóle, w którym jesteśmy, to jest Lombardia. I tutaj te góry przed nami to jest Parco Naturale Adamello Brenta. Neciu! Cześć, myszko! Dobry piesek! Tak, więc jak widzicie, tutaj Nelcia ma ogród, zaraz Wam pokażę cały, znaczy wszyscy mamy ogródek. Generalnie to jest rzadkość tutaj we Włoszech, większość domów nie ma nawet kawałeczka ogrodu. No dobra, więc tutaj wchodzi się do naszej, powiedzmy, posesji. Cześć młoda, no i tutaj schodkami. Co sobie wzięłaś? Zabaweczkę? Dobry pies! Tutaj jest wejście do domku, tutaj jest taki, powiedzmy, pierwszy mały ogródek, no ale idziemy dalej. O, i tutaj jest jakby główna część ogrodu. Tak, jest miejsce na hamak, zaraz sobie rozwiesimy, bo niestety w nocy bardzo często są burze, pada deszcz, więc nie chcemy, żeby zmógł. Z hamaku są takie widoki, tutaj rośnie jabłonka, są jabłuszka. No i mamy taki kawałek zielonego terenu, jakieś tam leżaki, grill, duży stół. No, generalnie super jest, naprawdę. Piękne miejsce. O, i widoki są naprawdę boskie. Tak, Nyciu? A jeszcze pokażemy Wam naszych sąsiadów, o ile już nie śpią. O, są. Do sąsiadów mamy gąski, słuchajcie. No, także spokój, cisza, piękna pogoda. Zaraz sobie zrobimy kawę, śniadanie, a potem zbieramy się w górę. Nyciu, jesteś głodna? Chcesz coś zjeść? No, słuchajcie, pokażę Wam nasze zapasy jedzenia dla Nelly. Ta-dam! I jeszcze są w lodówce. Właśnie, to jest zapasik na dalszą część naszej podróży po Włoszech. O, i tutaj jeszcze mamy psi bufet. Dobra, Nelciu. Tak? Głodna, panienka? No tak, już ci nakładam. Buon appetito. Molto bene. Molto bene. Jak będziecie we Włoszech, koniecznie kupcie sobie te ciastka pan di stelle z tym płynnym środkiem. Właśnie je się wkłada na chwilę do mikrofalówki. Jest takie pyszne, takie trochę jakby lava cake, brownie z płynnym środkiem. No, przepyszne są. Jesteśmy w drodze na szlak i taka sytuacja. Zaczynamy wycieczkę. Początek, jak widzicie, jest po skałkach, między korzeniami, tutaj w lesie. Mamy trochę do przejścia w górę, ale potem powinniśmy wyjść na taką piękną dolinę. Na razie jest zimno, ale potem powinna być piękna pogoda. Najgorsza wspinaczka chyba za nami i zaraz dochodzimy do doliny. Tam będzie schronisko, jezioro i już bardziej płasko. Właśnie nas zatrzymali jacyś Włosi i robili Nelly zdjęcia i mówili, że jest piękna, więc bardzo miło. W ogóle trochę piesków spotkaliśmy,
W sumie trochę, no trzy, i co ciekawe, a nie, cztery. I co ciekawe, te trzy były, trzy pierwsze były bez smyczy. Ale bardzo przyjazne, minęliśmy na spokojnie. Więc tak tutaj nie za bardzo przestrzegają tych przepisów, żeby trzymać psiaki na smyczy. Szacun, 450 metrów w górę. W ile, z pół godziny? No, godzinkę, ale z postojami. Godzinkę? Z postojami i z delikatnym zabłądzeniem. No, kawałek zeszliśmy, niechcąco. Niechcąco? Niechcąco. Aplikacja nas oszukała. To co, na kawkę? Si, certo. Si, certo. Vorrei un cappuccino. Zobaczcie, jakie wielkie schronisko. Znaczy wielkie. Jak na te tutaj włoskie. Całkiem spore. Jakieś dzieciaki się kręcą. Coś tutaj się nawet dzieje dzisiaj. Patrzcie, jakie mamy wielkie kawy. To jest caffè macchiato. Ty już piłeś, czy nie? Nie. To jest un caffè, czyli po prostu espresso. No. Nie, ale jesteś cała w patyku. Ty tam, Nelciu? Dobry piesek. Zamówiliśmy sobie jedzonko, mamy numerek i za około 20 minut tam trzeba będzie pójść odebrać. O! Moje wygląda pysznie. Nigdy tego nie jadłem. Nie, Nelciu, nie. Jesteśmy już na górze, przy jeziorze. Zobaczcie, jaki ma piękny kolor. A tutaj w górze śnieg. I to tam na samej górze to jest świeży śnieg, mi się wydaje. No oczywiście są lodowce, ale tam też chyba świeżo popadało. I jest strasznie zimno. Jestem w krótkich spodenkach, ale naprawdę jest mi mega zimno. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam dalej. Jesteśmy tutaj tak jakby już na końcu tej doliny, bo już tu przed nami są te wielkie góry, wielkie szczyty. Te góry mają po 3000, ponad. Te szczyty są po 3300 i tak dalej. Tutaj doszliśmy do takiego obserwatorium faunistycznego, a tam tu jest Marcin i robi zdjęcia, bo tam jest źródełko, wybija woda od spodu. Jest też ciekawe miejsce. Generalnie jest pusto. Co chwilę pada deszcz, więc podejrzewam, że dlatego jest pusto. I w tamtej części jest to takie zieloniutkie czy niebieskie jeziorko. Na dzisiaj kończymy, już schodzimy ze szlaku. Jak widzicie, jestem w kurtce, w bluzie. No, pogoda nas zaskoczyła, bo rano tam w dolinie u nas, gdzie mamy domek, no to przecież był taki upał, że się nie dało wysiedzieć na słońcu. Było strasznie gorąco, a tu się okazuje, że zimno, pada deszcz, więc trochę dzisiaj przymarzliśmy. Ja już jestem dosyć zmęczona, Marcin daje radę, no oczywiście najlepiej radzi sobie Nela, jak zawsze. Warto tutaj odwiedzić to miejsce, bo jezioro ma naprawdę przepiękny kolor, jest naprawdę bosko. Chociaż wydaje mi się, że w ładną pogodę, w weekend, w wakacje, to tutaj może być tłum, bo w sumie dosyć wysoko można dojechać autem. Ale powiem wam szczerze, że ten odcinek, który trzeba przejść tutaj od parkingu do schroniska, jest dosyć trudny. Tutaj jest bardzo stromo, pokażę wam. Zobaczcie. Takimi schodami skalnymi, że tak powiem, trzeba podejść pod górę. Jest naprawdę stromo. A ty co uważasz o tym szlaku? Schodząc w dół, dopiero zauważam, jaki on jest stromy. No, to jak prawda. Jak w górę szliśmy, to nie wiem, czy jakie te tempo sobie narzuciliśmy, czy jeszcze byłem zaspany, ale jakoś to tak pokonaliśmy. Nie tak. Czuło się, nie? A w dół, jak widzę to, no. To jest trochę bardziej stromo. Nieźle nam poszło. Całkiem nieźle. Dobra, lecimy dalej. Taka ciekawostka, jeżeli chodzi o język. Jak tutaj zamawialiśmy sobie, kiedy szliśmy w tamtą stronę, w schronisku tam kawę, jedzenie, to chłopak, który przyjmował zamówienie, on miał, tak obstawiam, z 17 lat coś takiego, ani słowa po angielsku. Tak samo nasza gospodyni, gospodarz jakby naszego domku, który wynajmujemy, też praktycznie ani słowa po angielsku, więc przyjeżdżając tutaj, no albo, jeżeli oczywiście nie znamy języka, no to albo Google Translate i jazda, albo po prostu jakiś mały słownik, wiecie, takie rozmówki, to myślę, że tutaj się przydają.
Wracając ze szlaku, jeszcze zajechaliśmy do sklepu i pokażę Wam, jakie tutaj przysmaki warto kupić. Lemon soda, przepyszna lemoniada. Ona tutaj jest robiona z cytryn hodowanych na Sycylii, tak kochanie? Mm-hmm. Tak, więc tutaj jest znana bardzo we Włoszech. W Polsce ciężko ją trafić, więc myślę, że zapasy sobie porobimy. Też moja siostra sobie zażyczyła, więc przywieziemy. Więc jak będziecie, to koniecznie spróbujcie, jest pyszna. No dalej, mozzarella. Tutaj widzę, że akurat Marcin wybrał z mleka z Brescia, czyli tutaj taka lokalna. To jest jeszcze przepyszne, ale też jest w Polsce. Nocciolata. Warto spróbować, smakuje jak środek Kinder Bueno. Tak, więc bardzo dobre. No mamy oliwki, wiadomo, też tutaj lokalnie. To też można trafić w Polsce, limi. W Selgrosie, tak. To jest sok z cytryny, bez żadnych konserwantów, dodatków, po prostu świeża, wyciśnięta cytrynka i to też jest chyba z Sycylii. No melon i jeszcze gdzieś tam arbus jest w lodówce. Tutaj teraz jest sezon na te owoce i są naprawdę przepyszne, no i smakują inaczej niż u nas. Muszę sprawdzić, ile się gotuje. 11 minut. 11? Tak. Al dente. Al dente. Dobrze, tutaj już trochę zjedliśmy. To jest grana padano. Grana padano 20-miesięczne. Pyszne. No przepyszne są tutaj sery. Dalej mamy boczek. Oni tutaj nazywają to pancetta. No pyszne na przykład do zrobienia carbonary. Oliwa. Też pyszne, ja nie wiem, to wszystko jest pyszne. Tutaj taka ciekawostka, nie widziałam tego u nas w Polsce, ale bardzo dobry ten Miller Mix. To są takie chyba kawałki pieczonych, czy tam jakichś takich uprażonych pistacji. Bardzo dobre. Tiramisu, no takie sklepowe, natomiast też jest spoko, jest dobre. Tutaj taka ciekawostka, ja tego nigdzie wcześniej nie widziałam i nawet nie wiedziałam, że tutaj we Włoszech się je coś takiego. Piadina. To jest jakby taka, nie wiem, tortilla, taki cienki placek i w środku jest właśnie, tutaj widzę, Marcin wybrał z tym boczkiem, a drugie jest z szynką crudo. Na przykład w piekarniku można sobie odgrzać i my to jedliśmy chyba na śniadanie. Do tego jakieś tam warzywka i jest naprawdę spoko śniadanko. No i tutaj mamy szynki. Co tu, Marcin, kupiłeś? A, to jest taka zwykła koto. Tutaj jest jakaś, widzę, mortadela. A, mortadela. Też warto spróbować, jak będzie się tutaj, mortadeli z pistacjami. Jest pyszna. No i prosciutto z Parmy. Moja kochana, prosciutto crudo. Pyszna, naprawdę. Warto spróbować. No tu jakaś sałata. Powiem Wam, że tak jak w Polsce, ja praktycznie w ogóle nie jem takiej zieleniny. Tak tutaj z odrobiną oliwy bardzo mi smakuje i się tym zajadam. O właśnie, tu prawie strąciłam Aperol i tu jest od razu taki drink zrobiony, Aperol Spritz, tutaj to wszyscy piją, oryginalny ten Aperol Spritz to jest Aperol z wodą sodową i z czym to było, kochanie? Z Prosecco, tu jest taki cały drink już zrobiony. A, no i taka ciekawostka, pokażę Wam, jaki chleb oni tutaj mają, znaczy zwykły też mają, ale jest mnóstwo takiego chlebka, on jest cieniutko pokrojony i to jest trochę jak nasz chleb tostowy, tylko że z obciętymi tymi... Bez skórki, bardzo ciekawe, no bo akurat jest smakuje. Lepsze od tostowego, dużo. Tak, lepszy. No jest dużo lepsze od tostowego. Więc tutaj takie ciekawostki. Nie, to masło tutaj, to jest po prostu. Też inaczej smakuje. No bo to są szczęśliwe krowy, kochanie. To wszystko inaczej smakuje. A tutaj na obiadek, co mamy? Dzisiaj akurat sos, makaron i mozzarella na wierzch będzie. Mozzarella? A ja chyba sobie wezmę z tym. Bazylii zapomniałem kupić. O. A widziałaś, zobacz, nie pokazałaś jednej rzeczy. No bo to w sumie w Polsce jest. I jakie ostrzeżenie, kochanie? Że nie dotykać tego gołymi rękami. To się wbijają takie mikrokolce i potem bardzo ciężko to wyjąć. No. Tak, Nojciu? Gąski sobie chillują. Dobra, Nela niech sobie posprawdza, co u gąsek. Ja idę pomóc w kuchni. Kończymy powoli vlogaska z dzisiejszego dnia. Jak widzicie, tutaj u nas w dolinie pogoda jest bardzo ładna. Jest teraz już chłodno, bo mam na sobie bluzę, natomiast nie wiem, wydaje mi się, że tutaj nawet nie padało, więc... Natomiast tam za mną, gdzie widać te góry i te chmury, to właśnie tam dzisiaj byliśmy.
Więc możliwe, że tam po prostu panuje taki mikroklimat, że tam zwykle pada deszcz, nie mam pojęcia. Dobra, już Marcin tam szykuje w kuchni obiadek, zjemy sobie pasta al pomodoro, czyli makaron po prostu z sosem pomidorowym, jakiś serek do tego. I tyle, i czas na odpoczynek, a jutro znowu gdzieś w góry. To do zobaczenia jutro, pa pa! Wjechaliśmy bardzo wysoko autem. Tutaj zaraz jest schronisko i wydaje nam się, że większość aut, która tutaj w okolicy była zaparkowana, to są po prostu Włosi, którzy przyjechali sobie na kawę do schroniska, ale zobaczymy. My idziemy potem wysoko, wysoko na górę, na jeziora. Dobra, poruszamy. Dzisiaj toczyć, że jesteśmy we Włoszech. Jest tak gorąco. O kurcze. Jezu, ile ich tu jest. Słuchajcie, na środku szlaku pełno krów. Musimy jakoś przejść z Nelą. To nie jak. A tak w ogóle to tam idziemy. Więc już jesteśmy blisko. Doszliśmy do schroniska. Wyglądało z daleka jak zamknięte, ale na szczęście mamy kawkę i coś ciepłego do jedzenia. Pasta con funghi, czyli makaron z grzybami. Makaron z chlebem. Taki widoczek. No tak, chleb do wszystkiego, żeby się, wiesz, bardziej najeść. Bene? O, molto. Molto bene. Dajcie sobie odpoczywa. Słuchajcie, takiego jeziora w takim kolorze to jeszcze w życiu w górach nie widzieliśmy. Tu jest ta tama, po której szliśmy i teraz wyszło słońce i jest taki kolor, przepięknie, niesamowite. Jak widzicie, już schodzimy z powrotem do doliny. Jezioro za nami, tama za nami. Cały czas piękna pogoda. No ale jeszcze mamy do zejścia 600 metrów w dół. Także na razie humory są bardzo dobre, bo było przepięknie. I myślę, że naprawdę było warto tutaj wejść. No ale przed nami jeszcze niestety kawał drogi. Dobra, na razie tyle. Cześć, witam się z Wami już następnego dnia, ponieważ wczoraj jak wróciliśmy, powiem Wam, że totalnie nie mieliśmy na nic siły, po prostu padliśmy, zrobiliśmy szybko, właściwie Marcin zrobił, bo ja naprawdę zupełnie nie miałam siły. Marcin zrobił obiad i potem już padliśmy do łóżka, bo no, to był mega wyczerpujący dzień. Dzisiaj chciałam Wam podsumować, mam trochę statystyk tamtej wycieczki. Słuchajcie, wczoraj ta nasza wycieczka nad jezioro Bajtony trwała ponad 6 godzin, spaliliśmy 1700 kalorii. Dystans, który przeszliśmy, to ponad 12 km, a wysokość, którą pokonaliśmy, wspinaczka, 834 metry. Więc takie są statystyki, była to naprawdę bardzo męcząca wycieczka, ale naprawdę
było warto się pomęczyć, bo widoki były no, nieziemskie. Dzisiaj mamy ostatni taki pełny dzień tutaj w górach, ponieważ jutro opuszczamy ten domek i jedziemy nad morze. Nad morze do okolic Cinque Terre i stamtąd nagram dla Was kolejny film. No dobra, to kończymy na dzisiaj tego vloga. Na pewno jeszcze z tego wyjazdu pojawi się jeden vlog, a może nawet dwa. Także zobaczymy, śledźcie naszego Instagrama, tam pojawią się fotki tutaj z Alp, a potem też pewnie się pojawią z nadmorza. Zapraszam też na moją stronę psiglos.pl, tam są różne kursy, webinary, oczywiście też możliwość współpracy indywidualnej. No i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia, cześć!